Siemka, tutaj Punker i witam was w kolejnym odcinku z Returninga 2.0. 0, kurde, nie zera, tylko 0. Witam, siemanko. I tak jak kurde powiedziałem w ostatnim odcinku, nie? Chciałbym tutaj się zająć Górniczą Doliną. Nie? Czyli tam mamy orków, jaszczurów, na przykład jaszczuroczłeków do rozwalenia. Orków trochę jest też do rozwalenia. Chciałbym tam poekspić, nie? No i trochę może poziom by wpadł. Za ile mamy poziom kolejny? Za 50, 60... Co? Czekajcie, za 50 kafli, nie, za 45 około kafli, czy tam za 40, no coś koło tego. Ale co, wiecie co, przejrzałem sobie dziennik i tak zobaczyłem, że mamy parę zadanek, które moglibyśmy wykonać. Nie wiem, czy one są długie, czy krótkie, ale myślę, że najpierw zaczniemy sobie to, a jakby co, no to kolejny odcinek zrobiłbym z tej walki, tak mi się wydaje, no bo tak, mam ochotkę na zadania, powiem wam, a nie na walkę w tym momencie, więc zrobimy sobie te zadanka, wiecie, a może potem tamtą walkę. Dobra, kurde, to tak naprawdę jeszcze tutaj się zatrzymałem, jak jesteśmy tutaj przy obozie, nie? Przy obozie bractwa, to mamy trzy, znaczy w sumie dwie owce i jeden baran, to przydałoby się ich zabić, nie? Przepraszam was wszystkich, dobra. I przydałoby się tutaj zabrać, o właśnie, te oto rzeczy. Te oto rzeczy się nam bardzo, ale to bardzo przydadzą. Dobra, ile mamy mięsa? Ile mamy mięsa ogólnie teraz? Zobaczmy. Zobaczmy sobie to, ile jest mięska. Gdzie jest mięso? 17, dobra, to nam brakuje. I mamy statystyki jakby co? Na początku, w tym momencie, o takie o. No, takie o, jak widać. No i tutaj w ten sposób to właśnie wygląda, nie? Tego to raczej nie ma sensu pokazywać. Tutaj mamy retorykę na 94. Już, kurde, niedługo do setki dobijemy te. To będziemy chyba największym mistrzem na świecie. Nie wiem, czy się da więcej niż setkę. Nie mam pojęcia, szczerze. Dobra, i ochrona taka, okej. Rozdział czwarty, trudny poziom. Czy tam, no, poziom, dokładnie tak. I co? Zaczynamy zadanka. Mianowicie, tutaj najpierw chciałbym zacząć od zadania Zaginieni Nowicjusze. Tylko gdzie są... Tutaj są zaginieni nowicjusze. Ostatnio mieliśmy takie wpisy. Myślę, że znalazłem tego, kogo szukałem. Gonzales, zabójca z Warantu. Wydawał się wiedzieć, do kogo należy ostrze. Chodzi prawdopodobnie o jednego z członków starożytnego bractwa Masyafu. Broń zabójców Masyafu nosi nazwę Kama. Ostrze to jest nasączone silną trucizną, zdolną zabić każde stworzenie. No dobra, okej. Okay. Ja przyznam, że... sprawdziłem sobie i tutaj musimy iść do kolesia, który nam dawał to zadanie tak naprawdę. Chyba dawał, tak mi się wydaje. Tak, Bal Nanip jest zaniepokojony i ma kwestyjkę dotyczącą tego zadania, nie? Więc przydałoby się to raczej obgadać z nim. Bal Nanip, siemanko. Ja tylko chciałem tutaj z tobą porozmawiać o tym, nie? Co, o czym się dowiedziałem. Udało mi się dowiedzieć, kto zaatakował zbieraczy. Czyżby? To byli ludzie ze starożytnego bractwa zabójców, nazywające siebie cieniami Masyafu. Wydaje mi się, że wiem, o czym mówisz, ale nie wiem, ale o ile wiem, ich bractwo od zawsze miało swoją lokalizację na terenie asasynów, na Warancie. Masz rację, i tak było do niedawna. Jednak ostrze, które znalazłem przy jednym z zabójców, sugeruje inaczej. Jeśli tak, to wszyscy znajdujemy się w wielkim niebezpieczeństwie, a zwłaszcza bracia, którzy przebywają poza naszym obozem. I co teraz zrobimy? Uda się do Gornatota i powiedz mu, że rozkazałem zapewnić zbieraczom bezpieczeństwo. Niech pośle do nich kilku strażników. Dobrze, co mam jeszcze zrobić? Myślę, że nie mam żadnych zadań dla ciebie. Jednak jeśli dalej jesteś taki skory do pomocy, możesz się udać ze strażnikami do jednego z obozów. Jestem przekonany, że dodatkowy człowiek im nie zaszkodzi. Do którego obozu zbieraczy mam iść właśnie? Do obozu, który znajduje się na północy, niedaleko piramid. Jestem pewien, że tam najbardziej przyda się wsparcie. Skąd to przypuszczenie? Chyba Masyaf nie odważy się zaatakować obozów w pobliżu miasta, to dla nich zbyt ryzykowne. W końcu już wyjawili swoją obecność na wyspie. Koniec. Okej, dobra, czyli co? Lecimy tutaj do Gornatota. O, to jesteś ty chyba. Siemanko, witaj. Przysyła mnie Bal Nanip. Wiecie co? Może najpierw zapiszemy sobie na drugim sejwie. Pierwszy to jest przed odcinkiem. Sejfik, nie? Przed tutaj giercunią. Czego chcesz? Przysyła mnie Bal Nanip. Czego oczekuje nasz duchowy mentor? Chcę, abyś wysłał kilku strażników do obozu zbieraczy Bagiennego Ziela, aby zapewnić im bezpieczeństwo tak szybko, jak to możliwe. Dlaczego? Chyba nic im nie zagraża.
Wątpisz w decyzję Balnaniba? Oczywiście, że nie. Zastanawiam się tylko, skąd ten pomysł. Możesz go zapytać. Dobrze, nie marnujmy czasu. Zaraz wydam rozkazy, aby wysłać kilku strażników do zbieraczy. Możesz mu to przekazać. No dobra. Dobra, Balnanib, siemanko, jakby... Kurde, serio, nie mógłbyś tutaj podejść do niego i przekazać mu tego, co za ćwok. Jaki cieć. Dawaj. Balnanib, siemanko. No, ja tylko chcę tutaj z tobą porozmawiać. Cześć, cześć, kurde, mordeczko. Co? Był zaskoczony, ale obiecał wysłać kilku strażników do obozu. A mieliśmy mu to przekazać. Ach, chyba, że przekażę. Dobra, kurde, nieważne, chodźmy może do tego obozu zbieraczy. Mamy iść tam do obozu zbieraczy obok farmy Lobarda, tak? Zobaczmy. Górna Tota, ja także mogę pomóc. Balnani poradził mi się udać do obozu, który znajduje się na północy Korinis, w pobliżu piramid. A, na północy Korinis, w pobliżu piramid. Dobra, to wiecie co? Ja tam się przejdę. No i co? Zaraz się widzimy. W ogóle widzę, że mamy dość późną godzinę i nie wiem czasem, czy nie pójdziemy pokopać sobie, czy tam ja pokopię i pójdziemy spać. Zobaczymy. Może najpierw ten obóz zbieraczy znajdę, co? I się tutaj za chwilę zobaczymy. O cholera, kurde. Ja tutaj idę sobie, a mnie zaatakował poszukiwacz. Poszukiwacz mnie zaatakował, nawet go nie zauważyłem, bo przeniosłem się pierścieniem, nie? To tutaj właśnie tą drogą szedłem. Mnie frajer zaatakował. Cholera jasna. O kurde, nie no, to chyba dobrze, że tutaj pokazuję to wam, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Zaatakował mnie i to z zaskoczenia, bo tutaj tak ciemno jest trochę, nie? Więc no nawet nie zauważyłem typa. No ale dobra, zabijemy ich i tutaj idę zaraz do tego obozu zbieraczy. Wydaje mi się, że to jest tamten obóz. No tam gdzieś zaraz, nie? Ale mogę się mylić, jeśli to nie jest tam, to jeszcze mamy dwa inne obozy, ale wydaje mi się, że to tam. Tak myślę przynajmniej, nie? Dobra, pozbierajmy to. Tu jeszcze był gdzieś frajer. Gdzie on poleciał? Gdzie jest, kurde, ten lamus, co? Gdzie jest ten lamus? Ej, dobra, tu jesteś, witaj, siemanko. Raz, dwa, dobra, lecimy dalej. No i dobra, wiecie co, zobaczmy, czy to. Wydaje mi się, że to jest to. Balam, strażnik, zobaczmy, Balam. A ty co, znowu tutaj? Jestem tu z polecenia Balnaniba. Twoi zbieracze z obozu mogą zostać zaatakowani. Zaatakowani? To dlatego guru przysłał nam kilku strażników. Właśnie. No dobrze, mam nadzieję, że dzięki ich obecności będziemy tutaj o niebo spokojniejsi. A co do tego, nie mam wątpliwości. Znajdzie się tu dla mnie jakaś praca? Jeśli chcesz, możesz pomóc naszym chłopakom w zbieraniu bagiennego ziela. Prawda jest taka, że naprawdę potrzebujemy dodatkowych rąk do pracy. Dobrze, a gdzie mogę go znaleźć? Tutaj blisko obozu, albo możesz się też rozejrzeć wokół jeziora, przynieść ile tylko znajdziesz, tylko nie mniej niż 10 sztuk. Ale uważaj, w pobliskich zaroślach znajdują się czasem dość niebezpieczne stworzenia. No dobra. Okej, to ciekawe, czy tutaj coś jest, co? Mamy 18, ale wiecie co, może najpierw sobie tak zrobimy, a potem weźmiemy sobie, no prześpimy się. Nie, najpierw zobaczmy, czy jest tutaj coś jeszcze ciekawego. T-Rex? O kurde, dowodzisz tym oddziałem strażników? Jak rozumiem, to ty dowodzisz tym oddziałem. W rzeczy samej. Gornato osobiście dał mi rozkaz, aby przenieść się tutaj w celu ochrony naszych zbieraczy przed ewentualnym atakiem. Ale nie wyjaśnił, z kim musicie się tutaj mierzyć. Nie, nie powiedział. Ale to nie ma znaczenia, jestem gotowy, aby słuchać jego rozkazów nawet za cenę własnego życia. Cóż, jeśli tak, to jestem spokojny. Jak zostałeś strażnikiem? Bardzo prosto. Kiedy nasze bractwo osiedliło się tutaj w Korinis, potrzebowało ludzi potrafiących posługiwać się bronią, aby strzec obozu, czy też nowicjuszy u boku guru. Byłem jednym z tych, których Gornatot wybrał jako kandydata na nowego strażnika. Później osobiście zaangażował się w mój trening, a teraz jestem jednym z nich. Czemu pytasz? Po prostu nie pamiętam, bym spotkał cię w starym obozie Bractwa Śniącego. Oczywiście, ty i ja tego nie pamiętamy. W starym obozie byłem po prostu nowicjuszem, gdzie pomagałem naszym guru roznosić bagienne ziele. Ale ciebie dobrze pamiętam, jesteś tym gościem, który przyniósł Korkalmowi apełzaczy, czyż nie? No tak, tak było. Więc się nie mylę, mam dobrą pamięć co do twarzy, zwłaszcza kiedy przyszedłem do mojego bractwa. Trochę to nudnawo, nieprawdaż? Prawda, kolego, tutaj na pustkowiu ciężko jest znaleźć coś sensownego do roboty. Jednak myślę, że powinniśmy czuwać nad wszystkimi rzeczami. Wszelkie osłabienie czujności będzie kosztować nas zbyt wiele.
Czy uważasz, że twoi ludzie są dobrze przygotowani? O ile wiem, Gornatot osobiście wybierał tych, których posłał w to miejsce. Wierzę, że nie będzie wątpliwości co do kompetencji naszych nauczycieli. Chyba, czy tam umiejętności. W tym nie ma wątpliwości. Wiem jednak, z kim mamy do czynienia w przypadku ataku i po prostu chcę mieć pewność, że są w stanie się obronić. Są gotowi. Być może brakuje trochę umiejętności w posługiwaniu bronią, ale ich duch walki jest silny jak nigdy dotąd. A jak z ćwiczeniami walki mieczem? Co masz na myśli? Wierzę, że twoi ludzie mogliby praktykować walkę z bronią, o ile mają czas. To naprawdę dobry pomysł. Myślę, że wystarczy ich poprosić. Jednak pozostaje pytanie, kto zaangażuje się w ich naukę? Może ty? Cóż, całkiem nieźle radzę sobie w walce bronią dwuręczną, ale nigdy nie byłem mentorem. A co o tobie sądzi Gornatot? Mój nauczyciel, o ile mi wiadomo, powiedział, że nie mam wystarczającej koncentracji podczas walki, ale lepiej ty z nim o tym porozmawiaj. Jeśli się zgodzi, to wtedy być może będę mógł zadbać o szkolenie tych, których mamy w obozie. Koniec. Czyli z Gornatotem mam porozmawiać na temat tego typa. No dobra, nawet niezłych informacji się dowiedzieliśmy. Czy my tutaj coś mamy? Ogólnie mamy temu typowi oddać bagienne ziele, tak? Jak tam zbiór? Mam tu trochę. Jak tam zbiór bagiennego ziela? Jeśli nie będzie zaczepiać naszych zbieraczy, to praca pójdzie szybciej. Dobra, wiecie co? Wiecie co? Tutaj jakieś rośliny ogólnie są jeszcze. Czy mi się wydaje? Tutaj była jakaś roślinka. Tutaj jest roślina lecznicza. Czy tutaj... Tak, zrespiły się. Tutaj widzę bagienne zielka, nie? Dobra, jest bagienne ziele. Ciekawi mnie, czy... To musi być jakaś określona ilość. Powiedział, że nie mniej niż 10. I ciekawe, czy dostanę za więcej magiennego ziela więcej expa, nie? To byłoby, no, naprawdę okej. Ej, coś mi się tu zwiesiło, wiecie? Kompletnie nie reaguje. Kompletnie. No nie. No nie, no nie. No dlaczego? Cholera. Ja pierdziel, dobra, zaraz do was wracam. No i dobra, jestem tutaj ponownie i giercujemy, nie? Ja tutaj wam powiem tak, przespałem się do kolejnego dnia jeszcze. W ogóle save'a miałem ostatniego przed walką z poszukiwaczem, bo kurde. Jeszcze tam dalej, nie? Przed ogólnie, po rozmowie z tamtym tym. Z Gornatotem chyba, z tego co kojarzę. Tak, po rozmowie z Gornatotem dopiero save'a miałem i musiałem wszystko powtarzać, ale dobra, nieważne, doszedłem tutaj, pozbierałem wszystkie te, bagienne ziela, które tutaj było, około 15 było ich, coś koło tego, tak mi się zdaje przynajmniej, albo 10, no i przespałem się, tak jak powiedziałem, nie? Tutaj Bezi potrzebuje jeszcze zapotrzebowanie na wodę, nie? Ma oczywiście, masz, dobra. I co? I tutaj mieliśmy sobie sprawdzić, ile dostaniemy expa i ogólnie jak to nam pyknie z panem Balamem, nie? Więc zapiszmy, zapisywałem, ale zapiszę jeszcze raz. No i zobaczmy, ziela mamy 393, o ile się nie mylę. Zobaczmy jeszcze, ile tego ziela jest. Ziela, o, smoczkorzeń mam. O cholera, to możemy zrobić sobie ten miksturę, nie? Spoko. 387 mamy, dobra. Balam, mam dla ciebie trochę bagiennego ziela. Ile? O cholera, 19350. To jak to liczone jest? Świetnie, kolego, daj mi to tutaj. Proszę bardzo, zebrałem wszystko, co udało mi się znaleźć. Dobrze, myślę, że ta ilość wystarczy na kolejną partię do obozu. Dobrze się spisałeś, proszę, weź ten napój jako nagrodę za twoją pracę. Z przyjemnością. Dobra, myślę, że tyle starczy, nie? Nie będziemy tego bardziej trzymać, bo nie wiem, czy znajdziemy jeszcze jakieś bagienne ziele. A, chcę to zadanie już skończyć, niech będzie skończone. Może dostałbym więcej expa, ale to też jest masakra. Kurde, 20 kafli za jedno zadanie. Ej, no, pięknie nawet. Czy masz dla mnie jeszcze inną pracę? No cóż, jeśli nie masz nic innego do roboty, możesz złożyć wizytę w jaskini, która znajduje się niedaleko naszego obozu. Ostatni raz w nocy słychać było w niej dziwne dźwięki różnego rodzaju. Wiele razy w ciągu dnia szliśmy tam i sprawdzaliśmy, co to takiego, ale poza parą i chrząszczami nic nie znaleźliśmy. Może to by się poszczęściło, odkryjesz, co się tam do diabła dzieje. Dobrze, spróbuję. Byłoby miło, kolego, byłoby miło. Czy możesz mi coś powiedzieć więcej o tej jaskini? Cóż, jest tam coś jeszcze, może ci coś to pomoże, no wykrztuś to. Tak, sobie teraz myślę, że kiedy weszliśmy do jaskini, jeden ze zbieraczy zauważył, że na ścianie błysnął cień, a następnie od razu zniknął. Myślę, że może ktoś przestraszył się naszej obecności. No to tyle i poza śmierdzącymi chrząszczami nie było nikogo innego.
Nic, co wydawałoby się interesujące. Dobra. No dobra, no to tyle w takim razie. No to co, no chodźmy w takim wypadku, nie? Zobaczmy, co tutaj się dzieje w tej jaskini. Kurde. Zobaczymy, czy damy radę tutaj zabić to coś, jeśli tu będzie coś do ubicia ogólnie, nie? Sprawdźmy, co tu się nam kryje. Chyba chodzi o to, nie? Tak przynajmniej myślę. To chodzi o to. Więc zobaczmy może tu. Tutaj nic nie mamy. Dobra. A dalej? Tutaj na pewno mam przejście na prawą stronę właśnie. Bo czy to się otwiera jakkolwiek? Brak mi odpowiedniego przedmiotu. No okej, dobra. Zobaczmy dalej. My tu coś mamy. No nic tu nie ma. Nic tu nie ma. No to co? Co on kurde pierdzieli? Nocne szelesty. Cień w jaskini. Jednak w środku nie było nikogo oprócz chrząszczy. Okej. Ej, no trochę dziwna sprawa. Ja tutaj nic nie widzę, chyba że po prostu miałem tu wejść albo tam do tamtych drzwi wejść. Ej, co tu się wyprawia? Zaraz zobaczymy. Pewnie mnie zaraz tutaj jakiś cień zarypie, nie? Od tyłu czy coś w tym stylu. No tak to będzie, tak to będzie, dokładnie. Zobaczmy może tutaj, o. Czy coś tutaj znajdziemy? Czy tak sobie? No nic tu nie mamy. Skrzynia jakaś jedynie. Chyba, że to nie o tą jaskinię chodzi. Nie no, wydaje mi się, że to o to chodzi. Ej, a jak wam się wydaje, co? Bo ja myślę, że to o to chodzi. Ja tam myślę, że to o to chodzi. Ej, no i nic. Kompletnie. Ej, koleś. Koleś, baran, tam nic nie ma. Jak tam zbiory bagiennego ziela? Bo ja już tam byłem wcześniej, nie? Kiedyś tam byliśmy. Tam jest napisane też jeszcze, że brak jakiegoś przedmiotu. To o to chodzi, że brak przedmiotu? Czyjś cień w jaskini. Tutaj kompletnie nie mamy. Nic. Co dziwnego dzieje się w jaskini zbieracze? Znaleźli tam tylko chrząszcz. Najwyraźniej trzeba się tam zakraść w nocy, nie przyciągając niepotrzebnego wzroku. A serio? Ajajajaj, w nocy. Kurde, teraz mi to mówicie? Ja pierdzielę. Cholewka, ja pierdule. Zobaczę, czy ja mam sejwik tutaj z nocy. Nie no, raczej nie mam. Cholera. Mam tylko ten. Kurde, to jest przed zbieraniem. Dobra, to wiecie co? Pozbieram, oddam mu. No i pójdziemy tam w nocy, nie? Dobra, okej. Okay. Mamy noc. Tylko trochę taką rozświetloną, nie? Bo tutaj podwyższyłem jasność. Może tak najpierw bym przespał się trochę, nie? Gdzieś tak do północy, byśmy się przekimali, nie? Coś koło tego. Tak mi się wydaje, że to jest dobry plan. No bo w nocy mamy przyjść, nie? A 19 to tak nie za bardzo noc, nie? Nie wydaje mi się przynajmniej, żeby to była noc. Dobra, śpi. No gdzieś tak 3 godziny. A nie, kurde, nie mogę. Cholera. Zapomniałem, że nie mogę. No bo tam nas poszukiwać, nie? Dziabnął. Dobra. Wiem ulgę, weź tu, przekimaj się. Bezioks, dawaj. 3 godzinki, tak? Tak, 3 godzinki. Jeszcze tutaj jedną zrobię taką rzecz. Weźmy sobie, zróbmy może to tak, dobra. Śpi 3 godzinki, 3, no dobra, niech będą te 4. O, dobra, jest w porządku. Jak ciemno, wow. Wow, naprawdę ciemno, kurde. No ładnie. Dobra, śpiwór, weźmiemy sobie, rozjaśnimy, nie? Dobra. No, niech będzie tak. Może być. Wydaje mi się, że może być. Albo dobra, rozjaśnimy jeszcze. Niech będzie. Dobra. Coś takiego. No i dobra, zobaczmy, co tam znajdziemy sobie, nie? No mam nadzieję, że coś czadowskiego. Kurde. Zaraz się przekonamy. Co tam, kurde, może być? Zakradać się w nocy mam. Dobra, no to zakradajmy się w takim razie. Pochodnią, a nie mo... Nie, dobra, mogę z pochodnią. Czemu mi nie działa? Pochodnia to nie wiem. Powiem wam, dziwna sprawa trochę. No, dość dziwna sprawa. O kurde, o cholera. Jakiś portal jest. O cholewka. O kurde, otworzyło się. A nie. Kurde, co za debil ze mnie, serio. Serio, wyłączyłem po prostu renderowanie. Jaki idiota. Naprawdę, dobra. Zobaczmy, może tutaj.
Nie, nic nie ma. Cholera. Mam się zakradać? Muszę się zakradać. Serio? Nie da rady inaczej? Ej, no kurde, no nic tu nie ma. No na pewno o tą jaskinię chodzi. Cholera, no. O co, kaman, ej. No nie bawię się tak. Nie jest za ciekawe. Kurde, no mamy zadanie przecież. Co ja mam z tym zrobić, no? Nie wierzę po prostu. Ja pierdzielę, bo zaraz do solucji jakiejś zajrzę, czy coś w tym stylu, nie? Bo nie wiem, ej. Ej, no naprawdę dziwna sprawa. Poświęcimy jeden odcinek na całe to zadanie, nie? W takim razie z tego, co widzę. No bo zakradamy się, kurde, nawet i... No i co? No nic tu nie ma chyba, że to nie o tą jaskinię chodzi, no. Ja pierdule. Jaki shit. Naprawdę. Dobra, wiecie co? Jak coś tutaj spotkam, to wam no zrobię cięcie, nie? Jak coś spotkam, no to włączę jeszcze raz nagrywanie czy coś. A jak no nie, no to coś spróbuję wymyślić. Dobra, kurde, wiecie co? Dowiedziałem się, co mamy zrobić. Mianowicie, kurde, nie wiem, kto na to wpadł, ale no jest tutaj coś napisane w książkach, no ale nie domyśliłem się akurat tego. Mogę wam powiedzieć. Znalazłem rozwiązanie. Mamy się tutaj przemienić niby w chrząszcza, nie? Mamy chrząszcza takowego? Mamy chrząszcza takowego i podejść do tych drzwi. Czy ja muszę od początku, czy mogę tutaj, o? Chyba do drzwi. Do drzwi albo do tego czegoś. Tak mi się zdaje przynajmniej. Zobaczmy, gdzieś mam podejść. Gdzieś mam podejść, tak myślę. Tylko gdzie? Do drzwi może, co? Może do drzwi, już w sumie nie pamiętam. Czy to było do drzwi, czy tam? Coś się tam, kurde, dzieje. Co się tam, kurde, dzieje? Mi się wydaje, że tylko miga tekstura. Tylko miga tekstura, nie? To jakieś magiczne rzeczy. Ej, co to ma być? Nie, to chyba tylko miga tekstura, tak mi się wydaje, nie? No, chyba tak. Dobra, zobaczmy. Może tutaj mam wejść, tak? Tutaj, o. No, chyba nie za bardzo. Tego, co widzę. Mamy godzinę 005. Ja pierdzielę, ja już mam dość tego zadania, powiem wam. Naprawdę. Dobra, dobra, okej, wiecie co? Tutaj należało podejść, gdzieś tutaj dostaliśmy jakiś wpisik, jak widać, nie? Kurde, wyłączyłem nagrywanie, nie? I właśnie dostałem wpis. No to nieźle. Co dostaliśmy? Wydaje się, że przed nami wydać jakiś ruch. No i coś tam jest. Kurde, dobra. Przemieniamy się, no i chodźmy cwela zabić. Chodź tutaj. O cholera! Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, miecza nie wziąłem. Ja pierdule. Dawaj miecz. Kurde. Dobra, w ogóle on chyba mnie nie zauważył, czy coś. Zobaczmy. Szkielet duch, mam z nim z tobą pogadać? Po prostu go zabić. Chłopak, zabić. Tego, co widzę. No dobra. No to zabijamy go i spadamy, nie? W takim wypadku. Dawaj, dawaj. Dobra, raz. Dajesz, dajesz. Dwa, dobra. Nocny szelesty, koleś nie żyje. Eliksir życia masz, eliksir ducha i kość szkieletu. Dobra, czy co? Wydaje mi się, że eliksir ducha sobie wypijemy. Mamy ich dość dużo. Dawaj, dobra. Eliksir życia też, do piątki eliksir życia. No, coś koło tego. Dawaj, albo nawet do czwórki. Ej, no przecież znajdziemy na pewno jeszcze eliksiry życia. Spokojnie, spokojnie. Na pewno. Jeśli chodzi o eliksiry many, no to nie jestem tego taki pewny, więc... je to można oszczędzać, nie? 3600 zdrowia, dobra. Widzę, że ten odcinek w ogóle taki... taki nijaki trochę, ale zawsze coś tam zrobiliśmy, nie? Dobra. Czy coś jeszcze będziemy chlać? A dobra, dobra, weź jeszcze to. Będzie 160 pany. Dobra. Okej? I chodźmy do tego typa powiedzieć mu, że już wszystko gra, nie? I będzie... będzie dość zacnie. Dawaj tutaj. Dobra, jasno jest, no bo mówiłem, że... znaczy zrobiliśmy sobie... jasno w nocy. Balam, balam, siemano. Zorientowałem się, co działo się w jaskini. Właśnie tak. I co? Kto wydawał te dźwięki w nocy? Zwykłe zło. Teraz jest cicho i nikt nie będzie wam się naprzykrzał. Mam nadzieję, że masz rację. Dobra, trzymaj, weź to za swoją pracę. W pełni zasłużyłeś. Jak tam, jak się mają sprawy?
Wszystko po staremu. Musimy jednak uzupełnić nasze zapasy żywności. Te, które nam zostały, są prawie na wyczerpaniu. Masz jakieś pomysły? Niedaleko obozu zazwyczaj pojawia się stado górskich ścierwojadów. Byłoby miło, gdyby ktoś zechciał polować kilka z nich. Dzięki temu starczyłoby nam mięsa na długie tygodnie. I kogo chcesz wysłać na to polowanie? Na początku chciałem zapytać o to Tiraxa, ale niedawno stał się drażliwy i nie chciał mnie za bardzo słuchać. Dlatego chcę zaproponować to zadanie tobie. To jak, zgadzasz się? Czemu nie? Zawsze to lepsze niż sterczenie z nudów przez kilka dni. Świetnie, w takim razie mogę na ciebie liczyć. A gdzie dokładnie znajduje się to stado? Jeśli udasz się w prawo od naszego obozu, trafisz dokładnie na tę polanę. Uważaj, te ptaszyska, choć wyglądają na bezbronne, mogą zadziobać cię na śmierć. Nie martw się, nie pierwszy raz na nie poluję. No cóż, w takim razie będę oczekiwał rychłego powrotu i mniemam, że nie z pustymi rękoma. Przynieś tyle mięsa, ile zdołasz. Dobra, Balamku. Dobra, spokojnie, koleżko. Na pewno damy radę, nie? Ja tutaj jeszcze nie będę spał, spokojnie, zmienimy sobie tylko na jasność, dobra. Nie ma sensu spać raczej. Chodzi chyba o tą polanę, tak mi się wydaje, tak? Zobaczmy, czy to o tą polanę chodzi? Czy mylę się? Tak, to o tą polanę chodzi, dobra, zapisujemy gierkę. Ja nie wywaliłem czasem zaklęcia chrząszcza? Leczenie? Nie, nie wywaliłem, tak mi się wydawało. Tylko chyba... Siemanko, daj. Kurde, serio? Takie ścierwo ma mnie pobić? Naprawdę? Kurde, dobra. No to nieźle się boją z tego, co widzę. Dobra, surowe mięso, górskie mięso. Okej, dobra. Ej, to... Ej, no ciekawe, ciekawe. Czy ja mogę zabrać sobie to mięsko, a oni chcą tylko górskie? Jeśli chcą tylko górskie, no to zajebiście mogę wam tutaj powiedzieć. Nawet. No bo będę mógł sobie ciastka zrobić na siłę. A to jest mi bardzo przydatne. Dobra, to tyle. Zobaczmy. Coś jeszcze? Czy ktoś gdzieś? Czy to wszystko? Chyba to wszystko z tego, co widzę. Dobra, no to co? Chodźmy oddać. W takim razie chodźmy tutaj oddać to mięso. Zobaczymy, co dostaniemy, czy jeszcze jakieś zadania. Jeszcze musimy iść tam do Górna Tota, jakby co. Ale to za chwilę. Nawet nie muszę chyba cięcia robić. Strażnik świątynny, nowicjusz, Balam. Dobra, siemano. Przyniosłem ci mięso górskich ścierwojadów. Właśnie tak. Świetnie, ile udało ci się go zebrać? Sam zobacz. O, dałem mu tylko te 8. Nieźle, chociaż szczerze mówiąc spodziewałem się od ciebie trochę więcej mięsa. No cóż, myślę, że i to wystarczy. Proszę, weź to złoto za rozwiązanie problemu. No dobra, to tyle. Ile ja mięsa mam teraz? 41, dobra. Czyli na jedno ciastko mamy. Dobra, okej, to co? W takim razie, no nie musimy spać jeszcze, spokojnie. Zapiszmy może? I co? Albo w sumie... no w sumie prześpimy się, no... Wydaje mi się, że prześpimy. Tak, tak będzie lepiej. Prześpimy się i ten Górna Tot nie będzie gdzieś tam leżał, nie? Tylko będzie tam w obozie swoim i tyle. Więc prześpimy się te parę godzinek, przeteleportujemy się, no i potem wrócimy tutaj do tego kolesia i zobaczymy, co dalej. 4 godziny. O, niech będzie 6 godzinek. Dobra. Koniec. I zmienimy sobie normalnie na 1. Okej. Śpiwór. Dobra, zaraz tutaj napijemy bez jego, tylko... tutaj do bractwa. Okej. Jak widać, jesteśmy. Proszę bardzo, od razu chodźmy się pomodlić, skoro jest kolejny dzień, nie? Jak to szybko idzie nawet, powiem wam. Tylko, że szkoda, że tamto zadanko tak długo ciągnęło mnie, ale no cóż, no zdarza się. Zdarza się, nie domyśliłem się, że trzeba w krząszcza się jakiegoś przemieść. No niby tam było napisane, że bezszelestnie, czy coś w tym stylu, niezauważalnie, no ale Bezi też tam niezauważalnie zwykle robi to tylko skradając się, nie? Nie potrzebuje żadnego zwoju w krząszcza. Któż to wymyślił? Dobra. Dawaj tutaj. Jak się zwiesza? Dobra, to nic. To nic. Tu. Dobra, nie masz maciarza. Dobra, ale za to jest Górna Tot. Dobra, pomyślałem, że będzie miał tamten może coś, ale na razie nie. Co możesz mi powiedzieć o swoim uczniu Tiraxie? Właśnie. Tirax, myślę, że jest jeden z najlepszych żołnierzy, których miałem okazję uczyć. Ale moim zdaniem czasami brakuje mu pewności siebie, co prowadzi do utraty koncentracji w walce. A, musi nauczyć się w pełni skoncentrować na walce, a nie myśleć o tym, co inni myślą o nim. Dlaczego pytasz?
A, T-Rex jest teraz w obozie zbieraczy bagiennego ziela razem z innymi strażnikami. No, jest, jest. Dokładnie tak jak mówisz, bezmienny, nie? Jest tam. Zatem mów, z czym do mnie przychodzisz? Według mnie dobrze by było, gdyby ćwiczyli praktykę władania mieczem. To będzie o wiele bardziej przydatne niż cały wolny czas spędzony na doglądaniu, ale potrzebują mentora, który będzie zaangażowany w ich naukę. Pomysł jest dobry i rozumiem, że chcesz zaangażować w to T-Rexa. To jest to, o co chciałem cię zapytać. T-Rex potrzebuje twojej zgody, aby rozpocząć ich trening. Cóż, nie o nic przeciwko, on jest na to gotowy. No dobra, to co, spadamy tam. Gorna to oddał ci swoją zgodę, abyś mógł rozpocząć trenować strażników. Tak, dokładnie tak się stało, nie? Zwój otrzymałem, no, pożo, dzięki. Tak, bardzo cenię moje umiejętności na polu walki. Cóż, trening rozpocznie się jutro. Proszę, weź ten zwój w podzięce. Mnie strażnikowi nie jest on potrzebny, ale tobie może się przydać. No dobrze, czy mogę w czymś pomóc? Myślę, że możesz dostarczyć nam kilka owczych stóp kur. Dlaczego? Cóż, jak widać w nocy jest bardzo zimno, a ludzie tutaj zmuszeni są spać na ziemi. Kilka ciepłych owczych skór powinno nieco umilić ich posłanie. W porządku, rozumiem, że, ale gdzie mogę je tutaj znaleźć? W pobliżu nie ma ani jednego gospodarstwa. Tak, tak, o ile wiem, jeden z myśliwych handluje gdzieś tymi skórami. Widzieliśmy go kilka dni temu podczas spinaczki na płaskowyżu. Może on będzie miał w swoim asortymencie to, czego potrzebujesz w sprawie tych skór. Dobra, może chodźmy najpierw się zapytać, dostaniemy te skóry, nie? Może chodzi tutaj o Gestata, bo mówił tutaj coś na płaskowyżu, a to niby jest tak jakby płaskowyże. Tam no owce wszystkie zabiliśmy, więc nie ma co się wracać tak naprawdę. Ale tutaj mamy Grimbalda na przykład, potrzebuje owczych swych kur. Dobrze, i co z tego? Masz je? A skąd miałbym mieć? Jesteś myśliwym, czyż nie? Tak, przyjacielu, jestem myśliwym, a nie rolnikiem. Widzisz obok mnie stado owiec? Już miałem nadzieję, że znajdziesz gdzieś u siebie kilka sztuk. Nie, człowieku, wiesz już, że przyszedłeś pod niewłaściwy adres. Jedyne skóry, jakie mam, to skóry drapieżnych zwierząt, na które poluję tutaj. Dlatego, jeśli jesteś nimi zainteresowany, to zapraszam. A wystarczą, żeby ogrzać się w nocy? Jeszcze jak! Ludzie skupują je tylko dlatego, bo są relatywnie tanie. A ci, którzy dysponują grubą sakiewką, wolą droższe skóry cieniostwora, warga, a nawet trolla. Aż tak? Nie będę kłamał, tylko mam. Teraz mam tylko skóry cieniostwora. Tylko dlatego to mogę ci na tę chwilę zaproponować. W porządku, ile kosztują twoje skóry? Cóż, skoro jesteś jeden z nas, to dam ci je za darmo. Proszę bardzo, mam nadzieję, że ci się przydadzą. Doskonałe skóry, dziękuję. Nie ma za co. Czy możesz mi sprzedać więcej skór? Oczywiście, ale tym razem będziesz musiał za nie zapłacić. Chcę kupić skóry? Dobra, wiecie co? Zapiszmy. Nie wiem, na co mi to... Na co mi skurde skóry cieniostwora? Ej, ty! Dobra, chcę kupić skóry. Cena będzie kosztować 200, masz tyle? Oto twoje pieniądze, jeszcze nie. Nie chcę tego. Na co mi kurde skóry cieniostwora kupowane? What? Po co to komu? Chyba, że będą potrzebne skórki cieniostwora po coś. No w przeznaczeniu akurat skóry cieniostwora były nam potrzebne, co odkojarzę, a wszystko pozabijałem, no i nie mogłem skończyć zadania. A nie wiem, jak to tutaj będzie. No, może będą potrzebne kiedyś. T-Rex. Tak, T-Rex chyba. T-Rexo, sprawy tych skór. Skórę cieniostwora ci dałem? Tak, jak ci poszło, czy udało ci się dla nas zdobyć? Tutaj mam kilka skór cieniostwora, mam nadzieję, że to wystarczy. Dla mnie tylko inny rodzaj skóry, a poza tym mają doskonałą jakość wykonania. Teraz moi ludzie nie będą marznąć po nocy. Ale proszę, powiedz, gdzie zdobyłeś, czy polowałeś na te stworzenia? Ja nie, ale myśliwy, którego widziałeś w pobliżu obozu, handlował tymi skórami, dostałem je od niego. Właśnie tak, czyli nie musiałem, nie mam albo skórowiec, albo nie musiałem, nie wiem. To jasne i przypuszczam, iż, że trzeba było zapłacić za nie, chodząc złota, musiałem zapłacić za futro. Dał mi je w prezencie, czyli da mi pewnie hajsidło, co? Musiałem zapłacić za futro, otrzymałem kilka przedmiotów, cóż, skoro tak, zrekompensuję ci koszty i dorzucę jeszcze magiczne eliksiry. To miło z twojej strony. Cóż, pomogłeś nam, więc trzeba ten gest docenić. Ile muszę pokryć? 200 sztuk złota. Dobrze, trzymaj, weź złoto i magiczne eliksiry. Mam nadzieję, że to pokryje twoje wydatki. Tak. Koniec. Dobra, co widzę, to chyba tyle, tak? Hey. W tym obozie, Balam, siemanko. Wszystko w porządku? Jak widać, lepiej było pomówić o tym później, wieczorem. Teraz muszę poszukać zbieraczy. Hey.
Wszystko w porządku? Okej. Okay. Dobra, wiecie co? Ja tutaj wczytam i zobaczę, czy jak damy drugą opcję, tą, że za darmo dostałem to, co już dostanę. Jeśli nie dostanę, to spotkamy się w takim wypadku. No powiedzieć, że już wszystko tu zrobiliśmy, nie? Bo to chyba o to chodziło. Dobra, kurde, powiem wam, że mam i dla siebie, i dla was tutaj dobrą wiadomość. Mianowicie, jeśli powiemy mu prawdę, dobra, ble, 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 to było już, czyli dał mi je w prezencie, dostajemy rzadkie mikstury. Tak, dokładnie tak, kurde, czyli jednak warto mówić prawdę lub sprawdzać, nie? Dał mi je w prezencie, tak, otrzymałem kilka przedmiotów. Cóż, skoro tak, jako wyraz mojej wdzięczności dajcie o to te rzadkie, magiczne eliksiry. To bardzo miło z twojej strony. Cóż, pomogłeś nam, więc trzeba ten gest docenić. Weź te magiczne napoje, mam nadzieję, że zrobisz z nich użytek. Dziękuję. No i proszę bardzo, kurde, wiecie co dostaliśmy? Już wam mówię, dostaliśmy tak, napój życia, który sobie właśnie teraz wypijemy. Dokładnie tak, proszę bardzo. Myślę, że jeszcze jeden wypijemy. No, a zrzućmy do trójki. O, może być, tak myślę, nie? Chociaż zrzućmy nawet do dwójki, kurde, przecież nazbieramy tego jeszcze. Cholera jasna, czemu ja od początku tak nie robiłem? Byłby o wiele łatwiej tak naprawdę, a trzymałem tylko te eliksiry, nie? Jeśli chodzi o to, to weźmy jeden ten, dobra. I może jeszcze jeden, co? No, ta mana nie jest aż tak nam bardzo przydatna, więc weźmy. Dobra. No i myślę, że starczy, nie? Dobra, albo, dobra, niech będzie, bo jak mutageny się trafią, to wiecie. Wolę mieć, albo kurde... Czy może jeszcze jeden, co? Może jeszcze, kurde, jeden? Nie. Nie, koniec, dobra. Lecimy w takim wypadku do Bractwa, no i powiedzmy, że już wszystko wykonano, nie? Do Górniczej Doliny, do Bractwa, dobra? Jesteśmy. Tutaj zaraz przy Bractwie. Proszę bardzo. Oto tutaj jesteśmy przy Bractwie, nie? Tak jak przed chwilą powiedziałem, w ogóle zebrałem śpiwór. Zebrałem śpiwór, zobaczmy. Zebrałem śpiwór? Tak, zebrałem śpiwór, okej. Czy to wszystko? Zobaczmy, zapytajmy się go, czy to wszystko? Nie ma typa ogólnie. Gdzie jest typ? Nie ma typa, zniknął sobie. Dobra. Ej, to gdzie on poszedł? Zaginienie nowicjusze? Co mam tu zrobić? Wszystko czego? Dowiedziałem się o napastnikach, dobra. Ja także mogę pomóc strażnikom. Bal wysłał mnie do opiekuna strażników Gornatota, aby zapewnił bezpieczeństwo. Ja także mogę pomóc. Radził mi udać się do obozu. Gornatot był zaskoczony prośbą na niebo, ale obiecał wysłać kilku swoich strażników do obozu zbieraczy. Ale tutaj nic nie ma. Nie ma żadnego kolesia. Przynajmniej tego nie. Jest Gornatot, chyba że on potem wyłazi, co? Bo on tutaj był, nie? Tu gdzie jest ten frajer? Dobra, wiecie co? Jak go nie znajdę, to spróbuję też do innych obozów zajrzeć. To może tam mam iść, czy coś? Nie mam pojęcia. To się, kurde, powiem wam, okaże. Jeśli nie, no to, no nie wiem, zobaczę. Co mamy dalej robić. I jeszcze tak, wiecie, odbiegając od tematu tych zadań, to tam obok wieży, tam jak się idzie od Xardasa na lewo, na nowym terenie znalazłem sobie jeszcze jednego czerwojadka do pokonania, nie? Więc zabijmy go, to mięsko zawsze będzie na przyszłość, nie? Nie jest to dużo expo, ale zawsze coś. Dobra, wiecie co? Powiem wam, kurde, tak. Tam, no, znalazłem tego na Niba, nie? Tam potem się, no, pokazał tam w obozie po prostu, nie? Gdzieś pewnie spał czy coś w tym stylu. Nie miał żadnej kwestii dialogowej. Ale tak mi się wydaje, no, bo ten, jakoś tam zwał. Jak on się zwał? Nie T-Rex, tylko ten. Kurde, nie pamiętam. Cholera jasna, co my tutaj mamy? No, ten, któremu daliśmy ten, no. Ziele, nie? Bagienne ziele, to on tam mówił coś, żeby potem z nim porozmawiać, czy coś w tym stylu? Może mamy z nim porozmawiać potem, nie? Czyli, że się musimy, no, do wieczora przespać, czy coś koło tego, no. Jak wiecie, no, na trudnym tutaj mamy ograniczenie snu niestety, więc no cóż, no, trzeba przeboleć to. No i chyba będę musiał poczekać, ale tutaj możemy odpocząć ze 3 godzinki. Dobra, możemy dać koniec. No i polecimy sobie zrobić ciasta, wiecie? Zrobimy sobie ciasta i jeszcze polecimy skoczyć też zrobić sobie mikstur parę. Do Xardasa, do wschodniej bramy Korinis, do Farmonara, dobra? Zróbmy sobie jedno ciastko,
Zjemy je, już będzie powyżej 500 siły, tak? Bo teraz jest 500, tak, teraz jest 500. No i kurde, świetnie tak naprawdę. I kiedy będzie level kolejny za 14 tysięcy? No, nie jest najgorzej, nie? Nie jest najgorzej. Tutaj idziemy, proszę bardzo. Zrobimy sobie to jedno ciastko. Ja myślę, że już poza tym, poza tutaj odcinkiem zrobię tą alchemię, nie? Upiecz ciasto, dobra. Jabłkowe z mięsa jedno. Mogę jeszcze jedno zrobić? Zobaczmy, z mięsa nie mam. Jabłkowe nie mam, z ryb. Z ryb też nie mogę. Dobra, no to co? Zeżryjmy to. Będzie 501 siły, no taka dość niefajna liczba, ale no jest jak jest, nie? Nie będę wybrzydzał, oczywiście. Dobra? Pożo? No i co? No, spadamy tak naprawdę i idę zrobić tą miksturkę siły, bo możemy. No i co? No, spotkamy się chyba wieczorem, jeśli będę mógł z nim pogadać. Tak myślę, że trzeba to sprawdzić. No i dobra, jesteśmy, mamy 21:28 i zauważyłem, że no coś tam ten T-Rex, znaczy Balam gada, nie? Więc no, zobaczmy sobie co, nie? Tutaj mamy, ja jeszcze właśnie tak pomiędzy tą przerwą to pokopałem sobie żelaza, trochę tam z 1000 około wykopałem bryłek, więc jakby co to mówię. Wszystko w porządku, właśnie. A, lepiej niż można sobie wyobrazić, ostatnie dni w obozie były bardzo spokojne, a to wszystko dzięki tobie i strażnikom wysłanym z obozu Bractwa. Nie sądzę, żeby coś nam tu zagrażało. No co się tak rozglądasz, koleś? Słyszałeś to? To znowu? Kończy się. Za tobą! Rozerwę cię na kawałki! O ja pierdziele. Co się tu odwala? Kurde! Rozwalają się! Cholera! Ej, ja nic tu nie widzę kompletnie. Weźmy ich tu wszystkich, wyciachajmy najlepiej. Pierdzielić. O cholera, strażnika rozpierdzieliłem. Nie, no po prostu jest tutaj troszeczkę przyciemno, nie, nic kompletnie nie widać. Wszystko rozpierdzieliłem. No chyba to nie tak miało wyglądać, nie? Nie, no to chyba nie tak miało wyglądać. Kurde, dobra, chciałem tu taki klimacik z nocą zrobić te pratwę. Moja głowa! No, jakaś walka została, no tam coś ten Nanip mówił, że no może być obóz, który może zostać zaatakowany, nie? Więc no, kurde, no dobra, bo w takim razie no cóż, no, wyszło jak wyszło. Czy chcą z nami gadać? No tak, no nie za bardzo chyba. W takim razie czytajmy sobie, no i no nie wiem, no chyba sobie jasność po prostu powiększymy, nie? Bo innego tutaj wyjścia nie widzę. No bo nie widać ich było całkowicie. No, a jednak nie chcę, żeby ani ci umarli, więc no. No coś trzeba zrobić. Coś jednak tutaj musimy zrobić, wymyślić. Więc no. No jak trzeba, to trzeba, nie? Więc chwila, moment, już się nam wczytuje i rozwalimy ich wszystkich. Kurde, ale mnie tutaj na 1,22 chyba zostawię ogólnie. Dobra, niech będzie tak. No w sumie widać trochę więcej. Dobra. Balam, siemanko. Dobra, czy wszystko w porządku? Ja tutaj jeszcze może mnie przykleimy. O, dobra, tak będzie najlepiej moim zdaniem. Dobra. Co znowu? Dobra, okej. Okay. Gdzie? Gdzie? Tu jesteś, frajerze. Dobra, cię masakru, zaraz umrze. Ej, to nie ja go zabiłem. Nie, nie bawię się tak. Raz, dwa, trzy, czwórka tu jest. Serio, rozwalam ich wszystkich. No czemu to się tak dzieje, no? Ja pierdolę. Fajny ten Urizel, a nie, to nie Urizel sieka. To nie Urizel, niech tak sieka. Ja pierdolę, no trochę tego powtórzymy sobie w takim razie. Cholera. No dobra, no niech będzie. Ale myślę, że na tym sobie tutaj właśnie zakończymy ten odcinek i resztę zrobimy w kolejnym, no, zdamy raport temu Nanibowi i zobaczymy, czy coś jeszcze mamy do zrobienia. No pewnie coś tam jeszcze zostanie, nie? Z pewnością. Chyba, na pewno. Albo nie, no nie wiem. O tym to się przekonamy raczej, nie? Dobra, kurde, jakby to zrobić, cholera, no bo też mało widać. Dobra, zróbmy tak, dobra. Niech się rozgląda, gdzie są ci frajerze? Potrzebuję 3 ciosów, dobra? On lepiej byłoby nie przychodzić. Jak się pojawił? Co tu się stało? Jest kolejny, jakiś? Natychmiast. Jeszcze ten może, co? Dobra, jakby co? Kurde. Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. Dobra, co się stało? Ktoś widział tę walkę, ale mam nadzieję, że nie będą aż tak na mnie źli, co? Co ty tam, T-Rex, go tak oprzykujesz, co? Nie wolno. Zobaczmy, czy będą na mnie źli, czy nie? Czarni świątynny? No! Balama! Kurde, poszukam Balama, naprawdę! Cholera, twoja głowa! Balam, nie jesteś na mnie zły, co? Zobaczmy. Zostaw mnie spokój, bydlaku. Mam może niepamięć? Mam niepamięć, bo chyba została nam jedna niepamięć, tak mi się wydaje. Duża. Jest niepamięć, dobra. Upieprzmy go tutaj niepamięcią, nie będę już tego powtarzał miliony razy. Mam nadzieję, że niepamięć mi nie będzie już do niczego potrzebna. No, oby. Dobra. Ej, gdzie ty? Gdzie ty poleciałeś, debilu? Chwila. Świrnięty jakiś coś, jak ten zbiór bagiennego ziela? Chyba, że on miał umrzeć? Okej. Nie jestem pewny, cień Masjafu. Ty tu masz amulet cienia. Ten amulet prawdopodobnie należał do jednego z zabójców atakujących. Dobra. Ciekawego. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy?
Może to? Nie, nic ciekawego. Kama, Balam? Nic nie ma, dobra, coś się nam zaktualizowało, zobaczmy. Gdzie to jest? Dobra, teraz to ja kompletnie nic tutaj nie widzę. Zaginieni nowicjusze wraz ze strażnikami udało mi się odeprzeć atak, muszę jak najszybciej... Dobra, do Naniba i kończymy odcinek. Obóz zbieraczy został zaatakowany. Obóz zbieraczy na północ od Kornic został zaatakowany. Tak jak przewidywałem, jak sądzę, to sprawka cieni. Tak, to byli oni. Udało ci się znaleźć coś jeszcze przy tych ludziach? U jednego z napastników znalazłem ten dziwny amulet. Daj mi na niego spojrzeć. Proszę. Tak, dziwna rzecz. Mam nadzieję, że nie będzie ci przeszkadzać, jeśli go sobie zatrzymam. Może uda mi się wyjaśnić bardziej szczegółowo, co to jest. Myślę, że będziesz mógł zajrzeć do mnie za kilka dni. Może będę mógł powiedzieć coś więcej na ten temat. Koniec. Za kilka dni, powiadasz, skurczybyku? Cholera jasna, co za śmieć. Dobra, okej, okay, w porządku. Dobra, powiem wam tak. Ja jeszcze poszedłem się przespać tyle, ile mogłem, czyli około 2 godziny. Jest kolejny dzień, jak widać, nie? No i tak jeszcze przeszedłem tutaj i zobaczyłem, czy mają może jakąś rozmowkę na temat tego, że pokonaliśmy, że tam powiedziałem Balnanibowi o tym, TP, ale jednak tylko T-Rex ma jakieś coś. Wyglądasz na trochę zmęczonego. No, wyglądasz. Naprawdę? Być może masz rację. Ta niepewność jest cholernie męcząca, nawet nerwy są na krawędzi. Trzeba tylko trochę odpocząć. Hej, człowieku, masz rację, ale jak mam to zrobić? Czym problem? Wiesz, gdybym był po moje bractwa, z miejsca poszedłbym do Talasa. Kilka sztuk skrętów, które rozdała nowicjuszom, z pewnością przywróciłoby mi życie. Ale w dziczy, powiedz mi, gdzie znajdę choć jedną sztukę bagiennego ziela? Jak widać, będę musiał pewnie z resztą poczekać. Mam coś dla ciebie, kurde, dobra, mamy coś dla ciebie, zobaczmy, co my tam mamy. Skręt z bagiennego ziela ci dałem, mam coś dla ciebie, dobra. O czym ty mówisz? To pomoże ci trochę odprężyć, trzymaj. Nie wiesz, własnym oczom masz dla mnie ziele. Jak widać, naprawdę chłopie, mnie poratowałeś, nie zapomnę ci tego. No to nie zapominaj, poklep mnie tutaj, dawaj miksturę, kurde, siły najlepiej. Dawaj, 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 dawaj mi ją, dawaj miksturkę siły. Dawaj, dawaj, dawaj mi ją, kurde. Mendo jedna pierdzielona. Kurde, śmieć nie dał mi. Jak tam szkolenie? Jak widać, nie tracimy tutaj czasu. To jest jasne, dlaczego z niego nie korzystasz? Już ktoś musi w tym czasie bronić naszych zbieraczy bagiennego ziela. A więc strażnicy są przygotowani na zmianę ściśle wyznaczenie do tego czasie. A inni oglądają obóz. Dobra, spoko, frajerze, koleś. Wystarczy ci tam tego gadania, nie? Jak tam zbiór? Jeśli dobra, ci obyć. Dobra, no to co? W takim razie to tyle. Tamten kolej za kilka dni będzie chciał coś tam nam powiedzieć, czyli myślę, że... Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o tutaj Korinis, a w kolejnym odcinku dorwiemy się tak naprawdę do tego. Dorwiemy się tam do orków i z tego, co jeszcze patrzyłem, to tam chyba mamy też w Gruncie Dolinie jakieś zadanko do wykonania, więc też przydałoby się to zrobić. No i tak wyglądałby prawdopodobnie kolejny odcinek. Tak mi się, kurde, wydaje. A na teraz to się z wami żegnam. Jak się podobało, to tam możecie łapkę zostawić, komenty, byłoby bardzo miło i trzymajcie się, do zobaczenia, bye, see ya!